Raz, dwa. Słucham. Raz, dwa. No ja ustawiłem się tutaj na rogu, no nie? Posiadeczkę. Raz, dwa. Jeszcze plany na to wsadzamy. Witamy. No, to jest różnica w oplanu. Najcenniejszą ofiarę. Szacunek, jakim społeczeństwo otacza to skromne mauzoleum, wyrasta z głębokiego zrozumienia istoty żołnierskiej ofiary. Sens tej ofiary najdobitniej przedstawił marszałek Józef Piłsudski w słowach: żołnierz umiera dla innych, nigdy dla siebie. Naszą powinnością jest pamiętać, a to miejsce uczy pamięci. Są też w życiu każdego narodu daty szczególne, łączące silnymi więzami jednostki i całe pokolenia. Taką datą jest 11 listopada. Po raz 19 obchodzimy to święto tak uroczyście. 11 listopada ustanowiono formalnie, 11 listopada ustanowiono formalnie świętem państwowym wiosną 1937 roku. Ponieważ wkrótce wybuchła wojna, po niej zaś nastąpiły gwałtowne zmiany ustrojowe, długotrwała tradycja oficjalnych obchodów zaczęła się tak naprawdę dopiero po 1989 roku.
To data szczególna. Tego dnia wszystkie pokolenia Polaków oddają hołd obrońcom ojczyzny. Tym, którzy, gdy przyszła taka potrzeba, nie szczędzili ofiary i życie. Przypominamy jak co roku czyny tych, co tę wolność nam przynieśli. Wodzów, żołnierzy, kapłanów, artystów, nauczycieli, ludzi, pracy rąk i umysłu. Szanowni Państwo, na dzisiejszej uroczystości Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej reprezentuje wicemarszałek pan Stefan Niesiołowski. Pod oddziałem patrzcie! Szanowni Państwo, na uroczystość przybył minister obrony narodowej pan Bogdan Kliński. Szanowni Państwo, na uroczystość przybył prezes Rady Ministrów, pan Donald Tusk. Dąbrowskiego, którzy szliście z ziemi włoskiej do polskiej
świadcząc krwią własną, że jeszcze Polska nie zginęła. Wzywam wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego, którzy swą postawą pod Gdańskiem i Raszynem, pod Smoleńskiem, nad Berezyną i pod Lipskiem pokazaliście światu męstwo żołnierza polskiego. Stańcie do apelu! Do was wołam, podchorążowie, którzy w noc listopadową poderwaliście naród do walki. Wzywam was, waleczni żołnierze powstania listopadowego z Podstoczka, Grochowa i Ostrołęki, którzy do końca pozostaliście wierni żołnierskiej przysiędze. Wzywam was, nieugięci powstańcy styczniowi, którzy stanęliście do heroicznego boju o niepodległość Polski. Waszej krwi, przelanej pod Małogoszczą, Kinietnami i Biłżą, nie zapomnimy. Stańcie do apelu! Wzywam wszystkich żołnierzy polskich, walczących na polach bitew I wojny światowej o odzyskanie niepodległości. Was wzywam, żołnierzy Legionów Polskich i Legionu Puławskiego, pierwszego korpusu na Białorusi i drugiego korpusu na Ukrainie, Legionu Bajeńczyków i Armii Polskiej we Francji oraz Polskiej Organizacji Wojskowej, strzelców, drużyniaków, harcerzy i skautów. Stańcie do apelu! Wzywam was, którzy 90 lat temu wykuwaliście zręby polskiej państwowości. Żołnierze samoobrony Mińska, Wilna, Lidy i Grodna, powstańcy wielkopolscy i śląscy, waleczne Orlęta Lwowskie. Wołam was, córki i synowie narodu polskiego, obrońcy państwa polskiego przed nawałą bolszewicką, którzy w sierpniu 1920 roku daliście przykład światu, jak należy walczyć o niezawisłość ojczyzny, o wolność i godność człowieka. Stańcie do apelu! Ciebie wzywam, marszałku Józefie Piłsudski, który 11 listopada 1918 roku stanąłeś na czele odrodzonego Wojska Polskiego. Waleczny wodzów, który poprowadziłeś żołnierzy polskich do zwycięstwa. Przywódco, który powiodłeś rodaków do niepodległości. Was wzywam, współtwórcy niepodległego państwa polskiego. Wojciechu Korfanty, Ignacy Daszyński, Ignacy Paderewski, Romanie Dmowski, generale Józefie Halerze, generale Józefie Dowgór-Muśnicki, stańcie do apelu! Wzywam żołnierzy września 1939 roku, ofiary Golgoty Wschodu, bohaterów polskiego państwa podziemnego, żołnierzy wszystkich frontów II wojny światowej oraz żołnierzy polskiego powojennego podziemia niepodległościowego, którzy stanęliście w obronie wartości zawartych w dewizie ojców naszych, Bogu, honor i ojczyzny. Wzywam wszystkie ofiary hitlerowskiego i komunistycznego totalitaryzmu, którzy na ołtarzu ojczyzny złożyliście zaninę krwi i życia. Stańcie do apelu! Niech dzień Narodowego Święta Niepodległości staną do apelu wszyscy żołnierze z kul bitewnych i miejsc męczeństwa narodu polskiego.
uroczystości podał komendę do rozpoczęcia uroczystej odprawy partii. Dowódcy wystąpili z szyku, podejdą za chwilę do dowódców. Pierwszym, który złożył wieniec pod grobem nieznanego żołnierza, był prezydent Stanisław Wojciechowski. Wartownicza. Pod oddziały na prawo. Patrz! Dowódca warty dowództwa garnizonu Warszawa. Dokonać zmiany wartowników na posterunku honorowym przed grobem nieznanego żołnierza. Zmiana wystąpi. I Damian, widzisz z sił powietrznych. Starszy marynarz nadterminowy Jarosław Falkowski i Krzysztof. Przemówienie okolicznościowe z okazji Narodowego Święta Niepodległości wygłosi prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Lech Kaczyński. Panowie goście, panowie prezydenci, pani kanclerz, panowie prezydenci, panie marszałku, panie premierze, pan prezydent, eminencjo, księżu, arcybiskupie, mam nadzieję, tak się lepsze mieć. Ale przede wszystkim, szanowni państwo, zgromadzeni tutaj na tej sali, oficerowie żołnierze Wojska Polskiego, mamy dzisiaj dzień radosny. 90 lat temu, po 123 latach niewoli, zaboru, Polska powstała na nowo. Istniała przedtem przez 8 wieków, od drugiej połowy wieku X. I upadła. Upadła pod ciosami trzech potężnych państw, Rosji, Austrii i Prus. Jeżeli ktoś zna historię Polski tych 123 lat, to wie, że była to historia walki, konspiracji, powstań, znów konspiracji, że mieliśmy trzy wielkie powstania narodowe, że mieliśmy epopeję związaną z osobą Napoleona, że mieliśmy także mniejsze powstania w roku 1846 i 1848, że rewolucja 1905-1907 była naraz rewolucją społeczną i powstaniem narodowym. Walka więc nie ustawała. Walczyliśmy i w I wojnie światowej. Zdołaliśmy już wcześniej stworzyć nowoczesną strukturę polityczną, partię. Los w
tym czasie nie pozbawił nas wielkich przywódców. Powtórzę ich nazwiska, choć były przed chwilą wymieniane. Przede wszystkim marszałek Józef Piłsudski, ale także Ignacy Daszyński, Wincenty Witos, Roman Dmowski, Ignacy Paderewski i wielu innych. Można powiedzieć, i niektórzy tak mówić usiłują, że Polska niepodległa to wynik I wojny światowej. Nikt rozsądny nie zaprzeczy, że rzeczywiście I wojna światowa miała wielki wpływ na odzyskanie niepodległości. Że już w trakcie tej wojny wielkie mocarstwa, wszystko jedno, z której strony walczyły, uznały, że Polska musi istnieć. Że problem Polski, który usiłowano usunąć z dziejów Europy, wrócił na nowo. Ale chciano z nas uczynić państwo niewielkie, obejmujące Królestwo, zachodnią Galicję. A wywalczyliśmy państwo duże. I to walcząc na wielu frontach w ciągu ponad trzech lat. Zdołaliśmy zrobić już sami. Nikt nam tego nie dał. Nikt nam nie wywalczył II Rzeczpospolitej, która stanowiła jedno z większych państw międzywojennej Europy. Kiedy wspominamy te lata radości, choć nie pozbawione też smutków, to warto zwrócić uwagę na olbrzymi wysiłek, jaki uczynili wtedy Polacy. W Polsce w roku 1918 nie było prawie nic. Były jedynie zaczątki armii, były epidemie, tworzona dopiero od niewielu miesięcy administracji. W ciągu 3 lat wykonano olbrzymią pracę, stworzono potężną armię, która zdołała odeprzeć bolszewików, która być może uratowała Europę przed ogarnięciem w całości przed bolszewicką rewolucją. Zbudowano administrację. W ciągu 2 lat i 4 miesięcy uchwalono nowoczesną konstytucję. Ci, którzy lepiej znają ten czas, wiedzą, że państwo zaangażowało się na wielką skalę w organizację życia gospodarczego. Że zbudowano początki polskiego prawa pracy, nieporównanie korzystniejszego niż w państwach zaborczych, a w szczególności w Rosji i Rosji. Inaczej mówiąc, w czasie bardzo krótkim zbudowano nową Rzeczpospolitą. Z tych przykładów, na tych przykładach powinniśmy się uczyć dzisiaj. To są przykłady do dziś aktualne. Dlaczego? Dlaczego wtedy udało się to uczynić tak szybko? Bo nikt nie kwestionował tego, że przywiązanie do ojczyzny, że patriotyzm to najwyższa wartość. Patriotyzm nie oznacza nacjonalizmu. Nacjonalizm, a jeszcze tym bardziej szowinizm, bierze się z nienawiści. Patriotyzm bierze się z miłości, z poczucia utożsamienia się ze wspólnotą, ze wspólnoty kultury i historii. I taki patriotyzm był potrzebny wtedy i w równym stopniu potrzebny dzisiaj. Polska w roku 1939 niepodległość utraciła. W roku 1945 skończyła się II wojna światowa. Polska na mapie świata istniała, ale trudno mówić o Polsce rzeczywiście niepodległej. Prawdziwą niepodległość zdobyliśmy w walce drugiej i trzeciej konspiracji. Wywalczyli ją ci, którzy opierali się bolszewizmowi w pierwszych latach po wojnie. Ci, którzy opierali mu się w latach 60., ci, którzy w latach 70. stworzyli już
jawną, choć nielegalną opozycję ci w końcu, którzy stworzyli jeden z największych tego rodzaju ruchów w historii. Ruch prawie bezprecedensowy, ruch Solidarności. To Solidarność po stanie wojennym zmieniła się niejako w trzecie w naszej historii państwo podziemne, po powstaniu styczniowym i po okresie II wojny światowej. I ta Solidarność zwyciężyła. To w Polsce po raz pierwszy w roku 1989 powstał rząd niekomunistyczny. To w Polsce odbyły się po raz pierwszy wybory, nie do końca jeszcze wolne, ale wybory, w których społeczeństwo mogło opowiedzieć się za tą lub inną opcją i opowiedziało się to jednoznacznie. Za wolnością, niepodległością i demokracją. Po roku 1989 zbudowaliśmy trzecią Rzeczpospolitą. Nie będziemy jej dzisiaj oceniać, ma jedną cechę pozytywną. Jest naszym państwem, jest Polską niepodległą. Jest Polską niepodległą, która ma swoje wady. Należy je naprawiać, należy być w tym energicznym. Nie należy zapominać o tym, że nie wszystko to złe zginęło. Ale nasz kraj się rozwija. Ale zrealizowaliśmy swoje strategiczne cele. Wejście do NATO i Unii Europejskiej. Ta realizacja nie zamknęła problemów, które stoją przed Polską. Nie zamknęła problemów i dlatego fakt, że dziś 93% Polaków czuje się patriotami, a 71% gotowych byłoby zginąć za ojczyznę, to fakt niezwykle pozytywny. Tak, potrzebnym jest nam patriotyzm w Unii Europejskiej, choć zasada solidarności dominuje tam nad zasadą odbudowania sił i konkurencji. Ta ostatnia, czyli zasada konkurencji, nie została jednak całkowicie zlikwidowana. Potrzebny jest nam w NATO, bo NATO to organizacja, która jest eksporterem pokoju i stabilizacji. Ale jeżeli sami chcemy być w niej bezpieczni, to musimy dla niej pracować. Była tu mowa o polskich misjach. Musimy być do nich gotowi w każdej chwili. Nie żałować ani siła, ani środków. I w końcu patriotyzm jest potrzebny przede wszystkim dlatego, żeby nasz kraj rozwijać. Żeby w imię jego interesów pracować. Żeby ten tych z nas, który straciliśmy w wieku 19, jak najszybciej odrobić. Straciliśmy w wieku 19, 45 lat komunizmu też nie dało nam szansy. Ale musimy próbować tą różnicę, która nas dzieli dzisiaj od naszych najbogatszych przyjaciół, jeżeli nie zlikwidować, to co najmniej szybko zmniejszyć. I praca dla tego celu to podstawowe zadanie polskiego patrioty dzisiaj. Praca dla tego celu odbywa się w warunkach demokracji. Demokracja to konkurencja, to dyskusja, to czasami kłótnia. Tak jest zawsze. To jest od demokracji nieodłączne. Ale są granice sporu i są granice kłótni. Te granice w naszym kraju w ostatnich latach nieraz zostały przekroczone. Też nie dzisiaj o tym mówić. Dzisiaj powinniśmy się cieszyć, bo to dla nas wyjątkowo radosny dzień. Ale do tej sprawy, do sprawy reguł działania w warunkach demokracji trzeba będzie jeszcze wrócić. Dzisiaj, drodzy rodacy, pamiętajmy o tym, że II Rzeczpospolita, którą odzyskaliśmy przed 90 lat, była wielkim dobrem, że wychowała pokolenie wspaniałych patriotów, że jej pamięć nie może zginąć. I pamiętajmy o tym, że dzisiejsza Polska też zginąć nie może. Europa jednoczy się od dziesiątek lat. Bardzo dobrze, że bierzemy udział w tym jednoczeniu, ale jest to jednoczenie narodów i państw.
Tak, niech pozostanie. Dziękuję bardzo. Rzeczypospolitej Polskiej składają wicemarszałkowie Sejmu panowie Stefan Niesiołowski, Jarosław Kalinowski, Krzysztof Kutra i Jerzy Szmajdziński. Rzeczypospolitej Polskiej składają marszałek Senatu pan Bohdan Borusewicz, wicemarszałek pan Zbigniew Romaszewski oraz senatorowie pan Stanisław Zając i pan Marek Rocki. Od Rady Ministrów składają premier rządu pan Donald Tusk oraz wicepremier, minister gospodarki pan Waldemar Pawlak. Nuncjusz apostolski w Polsce, jego eminencja arcybiskup Józef Kowalczyk i szef protokołu dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych pan Mariusz Kazana. Sekretarz stanu w ministerstwie.
Szanowni Państwo, pododdziały przegrupowują się do defilady, a my za chwilę pozostaniemy sam na sam z orkiestrą reprezentacyjną Wojska Polskiego. Żołnierze czarnej baretki, pojutrze. A oto
niemieckie berety, czyli pomorski okręt. Roman Loguda. Za chwilę przed Trybunał honory odda dowódca pododdziału honorowego Straży Granicznej. Zielonymi otokami dowodzi major Straży Granicznej Krzysztof Janus. Za zielonymi otokami maszeruje... Chociaż ciepło, to ja bym... Paweł, Paweł.